Tomasz Trojanowski, dlaczego zwierzaki mieszkają w bloku Maćka? Żubr w windzie? Rodzina dzików w sypialni? Borsuki bawiące się w berka na klatce schodowej? Co tutaj robią te wszystkie zwierzaki? Przecież powinny mieszkać w Puszczy Białowieskiej, a nie w bloku Maćka. Ale jak widzicie, jest inaczej. Dlaczego tak się stało? Co spowodowało nieoczekiwaną zamianę miejsc? Żeby rozwiązać tę zagadkę, musimy cofnąć się do początku naszej historii. Do czasu, kiedy zwierzaki, a w puszczy białowieskiej jest ich całe mnóstwo, radośnie żyły w lesie, czyli w swoim naturalnym środowisku. Jelenie spotykały się na rykowisku, żubry majestatycznie skubały trawę, łosie chwaliły się swoim porożem, a małe rysie urządzały zawody. Kto szybciej wskoczy na drzewo. Nadeszły pierwsze dni lata. I każdy cieszył się z pięknej, słonecznej pogody. Przez tydzień, potem przez drugi, potem przez trzeci, czwarty, i wszystko byłoby super, gdyby nie to, że w tym czasie nie spadła z nieba ani jedna kropla deszczu. Temperatura na centralnym leśnym termometrze nie chciała spaść poniżej 35 stopni. Wyobrażacie to sobie? Upały jak w tropikach. Tylko, że w tropikach taka temperatura to norma, a w Puszczy Białowieskiej. Nie było dobrze. Z braku wody spragnione rośliny zaczynały usychać, a zwierzaki nie miały co pić. Dlaczego tak się dzieje? pytał mały ryśródek, który był bardzo ciekawskim rysiem i żeby nie wiem co musiał znać odpowiedź na każde pytanie. Jest susza, odpowiadały wpatrzone w bezchmurne niebo zwierzaki. Ale dlaczego jest susza? nie dawał za wygraną mały ryśródek. Bo jest bardzo gorąco. Ale dlaczego jest bardzo gorąco? Pytał i pytał. Niestety nikt nie potrafił udzielić mu prawidłowej odpowiedzi. Wyglądało na to, że tak już zostanie, ale na całe szczęście zwierzaki zmęczone dociekliwością małego rysiarutka odesłały go do. No oczywiście, do mądrej sowy. Sowa pomyślała i powiedziała tak. Musisz porozmawiać z indiańskim strażnikiem puszczy amazońskiej. On wie wszystko na ten temat. A gdzie go znajdę? W Ameryce Południowej. A gdzie jest ta Ameryka? Bardzo, bardzo daleko stąd. Aha, to jak ja się tam dostanę? Polecisz. Jak? Przecież ja nie mam skrzydeł. To nie jest problem. Zakończyła wymianę zdań Sowa i zawołała do siebie inżyniera Stefana Łosia, znanego w całej puszczy Majsterkowicza i wynalazce. Po krótkiej rozmowie z Sową, inżynier od razu wziął się do roboty. Ciął, kleju, szlifował, dokręcał, mocował i po dwóch dniach zademonstrował efekt swojej pracy. Oto jedyna w swoim rodzaju magiczna paralotnia. Dzięki niej i dzięki temu magicznemu GPS-owi, bez trudu dostaniesz się do Ameryki Południowej. – Hurra! – zawołał mały ryś Rudek. Szybko spakował najpotrzebniejsze rzeczy do małego plecaczka, założył kask i specjalne okulary, zapiął na łapie GPS, pożegnał się z rodzicami i wpiął się w szelki magicznej paralotni. A kiedy był już gotowy do startu, mieszkańcy Puszczy Białowieskiej na raz nabrali powietrza w puca, a na dwa zaczęli je wydmuchiwać i… magiczna paralotnia wzniosła się wysoko, wysoko… A mały ryś rudek poleciał zgodnie ze wskazaniami GPS-u. Leciał nad lądami, górami, rzekami, morzami, leciał i patrzył na piękny świat w dole. I kiedy GPS pokazał, że to tu, rudek wylądował. Cześć! Jestem indiańskim strażnikiem amazońskiej puszczy. Przywitał go tajemniczy mężczyzna, który nie wiadomo jak i nie wiadomo skąd, pojawił się nagle obok małego rysia Rudka. Wiem, że przyleciałeś do mnie z daleka. Wiem, że chciałbyś wiedzieć, co jest powodem suszy w twoim lesie. To, powiedział strażnik i zatoczył ręką koło. Przypatrz się uważnie. Ale tu nic nie ma, zdziwił się mały ryś Rudek. Teraz już nie ma, ale jeszcze do niedawna w miejscu, w którym wylądowałeś, był tętniący życiem i odgłosami mieszkających w nim zwierzaków las tropikalny. Małpki kapucynki bawiły się z leniwcami w berka, Wąż boa ćwiczył sploty, tapiry ganiały za kolibrami, mrów kojat grał w kapsle, a jaguary ucinały sobie poobiednią drzemkę na gałęzi. I wszystko byłoby świetnie, gdyby któregoś dnia do lasu nie przybyli ludzie ze swoimi piłami. Teraz będą tu pastwiska dla bydła hodowanego na tanią wołowinę, czyli na hamburgery, powiedzieli ludzie i wycięli wszystkie drzewa. Zrobili tak, nie zważając na to, że amazońska puszcza i inne lasy tropikalne mają ogromny wpływ na klimat całej Ziemi. Niszcząc lasy tropikalne, człowiek zmienia naturalny obieg wody na Ziemi, a to powoduje między innymi, susze, takie jak ta w Twoim lesie, daleko, daleko stąd. Aha, powiedział Mały Śródek. To smutne i straszne. Mógłbym ci o tym długo opowiadać bo powodów, dla których ludzie niszczą puszcze jest wiele, tak jak i skutków tego działania. Ale musisz już wracać. Dostałem sygnał, że rodzice się o ciebie martwią. Trzymaj się. Strażnik lasu pstryknął palcami i magiczna paralotnia wzniosła się w powietrze. I znowu Rudek leciał nad lądami, górami, rzekami, morzami, a kiedy GPS pokazał, że to tu, Rudek wylądował. Zaraz, zaraz, gdzie ja jestem? Zapytał sam siebie. Osmolone, kikuty drzew, wszędzie popiół i zapach spalenizny. Tak teraz prezentowała się jego Puszcza Białowieska. Ktoś zapruszył ogień i wybuchł wielki pożar, ale nie martw się. Wszystkie zwierzaki udało się uratować. Są bezpieczne i mieszkają u mnie w bloku. Powiedział chłopiec, który nagle pojawił się obok ródka. A kto ty jesteś? Jestem Maciek, syn strażaka. A ja jestem mały ryś Rudek. Wiem, sowa mi powiedziała. Dlatego czekam tu na ciebie, chodź, pójdziemy do twojego nowego domu. Zagadka rozwiązana. Teraz już wiecie, dlaczego zwierzaki mieszkają w bloku Maćka. A gdzie będą mieszkać ludzie, jeśli nie przestaną źle postępować? Jeżeli będą dalej wycinać lasy tropikalne i przestaną w ogóle dbać o ochronę przyrody, jak to się skończy? Jak myślicie?